powrót na tron. Powrót nie, no nie opuściliśmy go. Ale ja mówię o letnich skokach, o tej Wiśle, bo rok temu było szóste miejsce. Wtedy trochę inna sytuacja, teraz to jest jednak zupełnie innego poziomu, ale nie, no, fajnie komuś. Jesteśmy w trakcie przygotowań do zimy na pewno, ale to jakby nie przekreśla tego, że jeśli przychodzą zawody, to zawodnicy muszą na 100% skakać. Tak jest z wszystkimi zawodnikami. Cieszy na pewno to, że dalej jesteśmy na tym miejscu, na którym powinniśmy być. Dawid, myślę, z Maćkiem skoczyli naprawdę dobre skoki, a Dawid bardzo dobre. Piotrek skacze troszkę w kratkę. Kamil zaczyna się zbierać, tak jak zwykle w lecie. Zimą ma być ta forma, także no, trzeba być zadowolonym z tego, co jest, bo jest bardzo dobrze. A na pewno może być jeszcze lepiej i to jest cieszące najbardziej, bo jednak ta zima jest dla nas najważniejsza. Jak dużo u Kamila, jak duży wpływ u Kamila może mieć to, że trochę zmienił ten sposób lądowania? Nie, myślę, że samo lądowanie nie ma tutaj żadnego wpływu. Na pewno chodzi bardziej o samo odbicie i to, żeby trafiał w próg. On ma cały czas problemy właśnie, żeby trafiać w próg. Są spóźnione te skoki, jak trafi, no to wtedy mało kto może go pokonać. Dawid to taki nasz motor napędowy może być, bo fantastycznie wygląda, naprawdę. I te prędkości ma niesamowite i lądowanie poprawił. To zrobił postęp chłopak duży. Dawid na pewno jest zawodnikiem, który jeśli przychodzą tylnie wiatry, to rzadko kto jest w stanie jakby skoczyć lepiej, dlatego że on odbija się dosyć wysoko, leci, ma te parabole. Wiemy doskonale, że ci ślizgacze, którzy lecą nisko, mają problem z tym, bo jednak wiatr tylny gdzieś tam cały czas przyciąga do tego zeskoku. Dawid leci wysoko, czasem ponad tym właśnie i dzisiaj skakał na swoim naprawdę bardzo dobrym poziomie, a ten ostatni skok myślę, że to był naprawdę bardzo, bardzo dobry skok.